No to jedziemy. 3:38, pięknie. Jedziemy, jak zwykle zabawa tutaj. W nie dotknę krawężnika. I ponieważ tu są, tu przy wyjeździe są milimetry, to się często ta zabawa nie udaje. Ale dzisiaj się uda. Pięknie. Ekstra. Jak ta jedna postać z kreskówki krzyczy: zwycięstwo! Ja dalej nie mam głosu, więc sorry. To jest jedyny pojazd, który w tym miesiącu stanął na tym stopie. Hello, Włochy! Tutaj stop nie jest nawet równoważny ze znakiem ustąp pierwszeństwa. Już, już. Już, już, już. No panowie, po gałęziach mam jeździć. Nie ma szans. Chcesz to zrobić? Kurwa. Ja przepraszam, ale tak powiedziałem brzydko, Boże. A się zakotłowaliśmy. Dobra, tu na razie nie rysujemy. Też myślę, przejdziemy. Ale tam nawet nie będę próbować. Szkoda lakieru, szkoda szyby, bo to się wszystko rysuje. Jaki ty masz plan? Tu będziesz stawać? Czy ty jedziesz? Johnny Macaroni. No i puszcza, no to jak puściła, to już niech puszcza. Już niech jej będzie. Grazie mille. Co to za kotłowisko było? Niby dwa pasy i co z tego? Dwa pasy tylko w teorii, bo drzewa takie, że skuterem się przejedzie. A proszę, zawsze coś się ciekawego nagra. Oj, cukiereczka na gardełko komuś. No albo tą bazę, zobaczcie. Sprzedał coś. Coś ich nie ubyło, ale pewnie dowiozą.
I ogień, i nie, bo ty zamyślisz się w skrzyniobiegów. I ogień, patrz, ooo! Jak trzeba, to na jedynkę nie zrzuci. O, ugasł podłogę, nieźle. Pamiętajcie, że mam 5 ton bagażu w bagażniku. Oczywiście zjeżdżanie z lewego paza to jest norma. Jakbym kółeczko robił, o, jednego już bym zdjął. U nas to często, ale tutaj to jest norma. Szkoda, że się rozpadało. Jazda w deszczu mi nie przeszkadza. Najgorsza jest jazda, albo oczywiście jak jest zima, taka, że jest biało, albo ślisko, bo jest lód, albo jak wieje wiatr, to takim pudełkiem się strasznie jeździ. To naprawdę potrafi rzucić z pasa na metr pasa obok. Dobra, na razie się odmeldowywuję. Poczekamy, aż będzie coś ciekawego.